W tym odcinku Marcin Młynarczyk będzie obserwował dzikie kaczki i sprawdzi, czy polowanie na nie jest trudne. Odwiedzi strzelnicę myśliwską i zapyta, dlaczego myśliwi muszą trenować strzelectwo. I oczywiście spróbuje pieczonej dzikiej kaczki, przyrządzonej w myśliwskiej kuchni. To wszystko w myśliwcus.pl. Strzelnica myśliwska to najważniejsze miejsce treningowe myśliwych. Tu rozgrywają się konkursy i zawody o miano najlepszego strzelca. Po co jednak myśliwi to robią? I dlaczego jest to tak ważne? Marcin rozmawia z Januszem Bieńkiem, mistrzem strzelectwa. Dlaczego myśliwi spotykają się na strzelnicy? Doskonalanie umiejętności strzeleckiej jest to obowiązkiem i celem każdego myśliwego. A czy te konkurencje, które możemy spotkać na zawodach, mają przełożenie na to, co potrzebne jest myśliwemu w lesie? Oczywiście, to doskonalanie tych umiejętności na poszczególnych konkurencjach na pewno zaprocentuje w lesie podczas polowań na ptactwo czy na grubą zwierzynę. Czyli umiejętności, które myśliwy zdobędzie na strzelnicy, mają przełożenie na to, co myśliwy umie w lesie? Tak, dokładnie mogę tak powiedzieć, a więc konkurencja trap, którą tutaj mamy obok, pokazuje nam, jak można strzelać do odchodzącego ptactwa, więc kaczki, kuropatwy czy bażanta. A dlaczego celny strzał jest tak ważny? Jest to sprawdzenie jego nabytych umiejętności właśnie tutaj na strzelnicy, ale jest zarazem skróceniem cierpienia psychicznego i fizycznego zwierzyny. W Polsce myśliwi mogą polować na 4 gatunki kaczek: cyraneczkę, głowienkę, czernicę oraz najpopularniejszą i najliczniej występującą krzyżówkę. Samice kaczek są szaro-brązowe. Samce są barwne w okresie godowym. Najbardziej barwnym upierzeniem godowym może pochwalić się właśnie kaczor krzyżówki. Pisklęta są cętkowane, czarno-pomarańczowe. Kaczki występują na terenie całej Polski. Na przykład kaczki krzyżówki, które wywodzą lęgi latem na wodach Warmii i Mazur, odlatują jesienią na zimowiska, między innymi na południe Europy. A na ich miejsce przylatują inne kaczki krzyżówki z terenów północnej Europy. Kaczki, które prowadzą wędrowny tryb życia, przebywają rocznie tysiące kilometrów, by gniazdować i wychowywać pisklęta właśnie na jeziorach, stawach, rzekach i oczkach wodnych Warmii i Mazur. Aby zapewnić kaczkom właściwe warunki do życia i rozmnażania, myśliwi muszą ograniczyć liczbę drapieżników. Szczególnie norki amerykańskiej, szopa pracza i jenota. Bardzo ważne jest również zapewnienie odpowiednich miejsc lęgowych, czyli ochronę m.in. śródpolnych bagienek i rozlewisk, których w ostatnich latach bardzo dużo zniknęło z krajobrazu, z winy człowieka. Polowanie na kaczki należy do jednych z najciekawszych polowań, zwłaszcza gdy myśliwemu towarzyszy pies, który pomaga w polowaniu. To labradory Ewy i Aleksandra Kontrusików, myśliwych z Ostródy. Szukaj. Ich psy pomagają przy polowaniu w kole łowieckim Łabędź w Iławie. Szukaj. Daj, dobry pies, dobry, dobry. Labrador potrafi przynieść upolowaną kaczkę nawet z najbardziej niedostępnych mokradeł. To niezastąpiony przyjaciel w trudnym terenie. Szukaj, szukaj, wleć w szaki. Dobry, chodź tu, tak, chodź. Chodź ładnie. Usiądź ładnie. Siad. Dobry. Tu? Co robi kobieta na polowaniu? Do tej pory większość ludzi uważa, że jest to domena mężczyzn.
kobieta na polowaniu poluje jak inni mężczyźni. A dużo jest kobiet polujących? Myślę, że nie. U nas w kole polują dwie kobiety. Do tej pory myślałem, że jest to raczej pies rodzinny, przyjazny dzieciom, kanapowiec, a tu się okazuje, że jest to również pies myśliwski. Oczywiście, labradory są super psami myśliwskimi. Nadają się do polowania zarówno na ptactwo, jak i zwierzynę grubą, jako tropowce. A czy jest w ogóle możliwe polowanie na kaczki bez użycia psa? Myślę, że nie, że jest to niemożliwe. Ponieważ labrador bardzo lubi wodę, lubi pływać, lubi również buszować w szuwarach, przez co płoszy nam te kaczki i myśliwi mają możliwość strzelenia, po czym je aportuje zarówno z lądu, jak i z wody. Zależy, gdzie ta kaczka spadnie. Czyli bez psa myśliwy nie mógłby tych kaczek wypłoszyć? Oczywiście, że nie. Chyba, żeby się sam ubrał kombinezon gumowy i wszedł do wody. Labrador Retriever, bo tak brzmi pełna nazwa rasy tego psa, został wyhodowany w Wielkiej Brytanii jako myśliwski pies aportujący. W tej dziedzinie jest niezastąpionym i niekwestionowanym mistrzem. Do retrieverów zaliczamy również bardzo popularnego Golden Retrievera. Te psy znajdują również zajęcie w ratownictwie, służbach celnych i granicznych oraz dogoterapii. Ich radosne i łagodne usposobienie spowodowało, że stały się bardzo popularnymi psami rodzinnymi. A gdy już upolowana kaczka trafi do kuchni myśliwego, to można być pewnym, że będzie niebawem królewski obiad. Marcin odwiedził Jarosława Ptacha, właściciela pałacu w Bałoszycach, który przyrządza właśnie pieczoną kaczkę z jabłkami. Najpierw kaczka musi poleżeć w marynacie. Potem już tylko przyprawy, jabłka, kawałki słoniny i kaczka wędruje do piekarnika. Przepis na www.myśliwiec.pl. Proszę koledzy, częstujcie się, nakładajcie. Kaczka dzisiaj upieczona, dzika, nadziewana jabłuszkami. Proszę bardzo. Z chęcią spróbuję. Długo taką kaczkę się przyrządza? Od momentu upolowania minęło 4 dni. Proszę. Myślę, że niedługo. Można przygotowywać do 10 dni kaczkę dziką. Związane to jest z bejcowaniem. Im dłuższy okres bejcowania tuszki kaczki dzikiej, to mięso jest bardziej kruche. Zaraz spróbuję. Wygląda apetycznie, pachnie też ślicznie. Zdecydowanie kaczka domowa od kaczki dzikiej bardzo się różni. Mięso po takim okresie bejcowania jest bardzo delikatne. Jest bardzo miękkie. Wcale nie jest suche i naprawdę smaczne. Muszę powiedzieć, że dość ciekawy smak. Trudno mi go porównać z czymkolwiek innym. Zwierzyna dzika, jak sama nazwa wskazuje, już nam mówi o tym, że żywi się naturalnie. Nie spożywa koncentratów, pasz przygotowanych przez ludzi z nastawieniem, żeby jak najszybciej przybierała na masie. Dlatego to mięso jest tak cenione i zdrowe. A jeśli ktoś chciałby taką kaczkę przyrządzić u siebie w domu, czy jest w stanie ją gdzieś kupić? Kaczki dzikiej nie kupimy w sklepie. Inne mięsa jak najbardziej, z dzika, z jelenia, z zająca. Przywilejem myśliwego każdego jest to, że może upolować kaczkę, przyrządzić ją najlepiej według swojego przypisu, i potem zaprosić rodzinę, przyjaciół, znajomych na tak wspaniałą ucztę. Myślę, że tobie smakowała. Bardzo smakowała. Dzisiaj przyrządzona kaczka. I bardzo dziękuję za zaproszenie. Na zdrowie. Na zdrowie.
Matuszko, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię straci. Pan Tadeusz Adama Mickiewicza. Niektórzy myśliwi uważają tę epopeję narodową za podstawowy elementarz do nauki staropolskich tradycji łowieckich. Dlatego gdy przychodzi wrzesień i czas na narodowe czytanie pana Tadeusza, nie może na mównicy zabraknąć i myśliwych. Próżno myśliwi natężają ucha, próżno jak najciekawszej mowy każdy słucha milczenia, długo w miejscu nieruchomy czeka. Nie może też zabraknąć oprawy łowieckiej, czyli przede wszystkim sygnałów myśliwskich. Ale i polskich ras psów myśliwskich, ogarów polskich i gończych polskich. I których już widok jest dzisiaj rzadkością, pięknych ras hartów polskich i rosyjskich, nieużywanych obecnie w łowiectwie, lecz wdzięcznie opisanych w panu Tadeuszu. Zabiłem, więc pokora. Wszedłem między mnichy. O tym, że tradycje łowieckie to również kuchnia, mogli przekonać się wszyscy zgromadzeni na dziedzińcu zamku w Olsztynie. Po wyczerpującym maratonie czytania mickiewiczowskich wersów można było spróbować pieczonego dzika, przyrządzonego w myśliwskiej kuchni. Kolejka jak zwykle po dziczyznę była niekończąca się. A w następnym odcinku jedno z najpiękniejszych widowisk, jakie można oglądać w lesie, czyli rykowisko, o czym Marcin przekona się sam.